Siema, tutaj Blacha z Blaszastych Stworków. Dzisiaj wjeżdżamy do Strefy Gadów Reptile Zone. Zapraszam! Widzimy się już na hodowli Strefa Gadów Reptile Zone z właścicielem Radkiem. Cześć! Cześć! Witam Was! Radosławie, jak zaczęła się Twoja przygoda z terrorystyką? Myślę, że tak jak pewnie u wszystkich. Od tego, jak się było młodym, jak się biegało po parkach, po lasach, widziało się fajne stworzenia, nasze zaskrońce, zwinki. No i tak to wtedy było ten moment zaszczepienia, że zawsze to była egzotyka, mimo że to polskie, to było to coś niespotykanego, no bo takich zwierzaków wtedy w Polsce było bardzo mało. No i tak się zaczęło, aż w końcu był moment, że się samemu na siebie zarabiało, że były możliwości, żeby w końcu mieć coś fajnego. No i się zaczęło od agam brodatych. Ile lat temu? No wiele lat temu, już sam dokładnie nie pamiętam, ponad 10 lat temu. No i od tego czasu cały czas te zwierzaki z nami są. A ile gatunków aktualnie liczy sobie Twoja hodowla? Ponad 30. Ponad 30, tak. Nie są to tylko gady, są też inne zwierzaki, no ale gadów jest najwięcej. Najwięcej jest przede wszystkim jaszczurek, no, które po prostu od zawsze uwielbiałem i dlatego jest ich dużo. A jakie było najlepsze wspomnienie u Ciebie na hodowli? No zdecydowanie pierwsze rozmnożenie. Były to agamy brodate. Hodowane chyba u nas 2 lata. Najpierw kupiliśmy teoretycznie 2 samice, później okazało się, że to jest parka, trzeba było je rozdzielić, a później powstał pomysł, że zbudujemy gigantyczne terrarium dla agam i wtedy dokupiliśmy jeszcze jedną. No i tak wyszło, że trzymaliśmy harem i po pierwszym roku razem pojawiły się pierwsze jajka, o dziwo jajka zapłodnione i wszystkie piękne, młode, zdrowe wyszły. No i to się pamięta. To się pamięta cały czas, mimo że agam brodatych mamy dużo, mamy ich kilkanaście dorosłych, co roku się rozmnażają, ale jednak to pierwsze dokładnie się pamięta, jak to było. Dobrze, to jest... Zostaje w głowie. Tak, dokładnie. Zostaje w głowie. A w drugą stronę najgorsze jakieś miałeś? Najgorsze, no to powiem tak, kameleony. To są super jaszczurki, rewelacyjne, wszystkim się podobają, wszyscy są zachwyceni. No i też kilka gatunków kameleonów mieliśmy, cały czas mamy zresztą. No i kiedyś powstał pomysł, a może by spróbować je rozmnożyć. No i niestety nie udało nam się to nigdy, bo celowaliśmy w kameleony lamparcie o określonych fajnych odmianach, lokalizacjach i odmianach kolorystycznych. Były szykowane 2 młode, piękne samice dla naszego kameleona Blue, no ale niestety pięknie rosły, aż w końcu pojawiły się niezapłodnione jajka. Jedna z tych samic padła w ciąży, a druga chwilę po ciąży. No i niestety na tą chwilę nie planujemy, żeby nie czuć znowu rozczarowania. Co Cię skłoniło do założenia wystawy? Wystawa. Nie chcę powiedzieć, że to było spontaniczne, bo nie. Długo o tym myśleliśmy. Co nas skłoniło? No właśnie to, że do nas, my jako producenci terrariów i też hodowcy, może hodowcy bardziej hobbystyczni niż z nacelowaniem na to, żeby je rozmnażać, no ale tych zwierzaków w domu, w piwnicy, w naszej strefie gadów i tak dalej zawsze mieliśmy dużo. I jak klient przyjeżdżał po terrarium, no to często się kończyło to taką godzinną, czasami nawet dłuższą wycieczką, żeby wszystko zobaczyć, o wszystkim porozmawiać. No i w końcu kiedyś powstał pomysł, że trzeba coś z tym zrobić. No i lokalnie chcieliśmy otworzyć biznes, żeby też uatrakcyjnić tutaj to miejsce, czyli Bożkowo Letnisko. Żeby też było co robić, nie tylko jak jest super pogoda. No i powstała strefa gadów, wystawa nasza, gdzie ludzie mogą sobie po prostu przyjść, poglądać, zaczerpnąć wiedzy. Dla dzieciaków jest to super atrakcja, frajda, no i też przede wszystkim nauka. Kontakt z egzotyką w końcu, nie? Taki nie, coś, czego się nie ma na co dzień, nie? Jednak dużo ludzi. Jak tutaj przychodzą na przykład grupy dzieciaków, szkoły, przedszkola i tak dalej, to moje pierwsze pytanie do nich jest, jakie macie w domu zwierzęta? No to jakie mają? Standardowo najczęściej 3.
pies, kot i królik. No. Tak. A jak tutaj wchodzą, to pierwsze co to wow. No i się zaczyna. No i są zachwycone. Są też gatunki, które można chwycić na ręce, poobcować trochę z nimi. No więc jest ciekawie. Dzieci się uczą, nie tylko dzieci, dorośli też, nawet nauczyciele przyrody, biologii, którzy mówią w szkołach o tym, o zwierzętach, o gadach, no tutaj czerpią wiedzę praktyczną, mogą trochę poobcować, no i jeszcze lepiej dzieciakom w ten sposób tę wiedzę przekazać. Właśnie, bo wystawa ma głównie popularyzować wiedzę też o gadach, między innymi, a popularyzujecie też tę wiedzę w innych miejscach albo w jakiś inny sposób? Jeszcze przed wystawą. I wiele lat temu często były wycieczki do nas właśnie na hodowlę, typową do nas do domu na hodowlę. Przychodziły szkoły, przedszkola, ale też organizowaliśmy wystawy zwierząt egzotycznych w hotelach różnych. No było duże zainteresowanie. Na przykład wyjeżdżaliśmy na weekend do jakiegoś hotelu i 2 godziny dziennie pogawędki, obcowanie ze zwierzakami, możliwość karmienia. No i wtedy powstał ten pomysł. Zaczął się COVID, czyli hotele były pozamykane. No to trzeba było coś innego wymyślić, żeby ten kontakt z ludźmi, właśnie stawianie na egzotykę, na to pokazywanie, że to są super, super zwierzaki, żeby to było. Czy strefa gadów to tylko gady? W zdecydowanej większości tak, bo 90-95% zwierzaków, jakie mamy, to są gady, jaszczurki, węże, żółwie. No ale też pojawiają się inne, na przykład jeż pigmejski, uwielbiony przez wiele dzieciaków, przez kobiety tutaj na miejscu na wystawie. Są też ślimaki afrykańskie, achatina i achatina fulika. Są żaby, rzekotki, jest ropucha aga. No a w domu to oczywiście wiadomo, to co ma każdy miłośnik zwierząt, czyli psy i koty. A jakie miałeś jakieś największe wyzwanie odnośnie aranżacji terariów? Tak, są takie teraria, które no, trzeba trochę więcej czasu im poświęcić. My promujemy mocno teraria w stylu naturalnym, które mają bardzo dużo plusów, niestety mają też minusy, a jednym z tych minusów jest ich waga. Bo jeśli chcemy zrobić aranżację w stylu jakiejś pustyni czy skalniaka w dużym terarium, no to zaczyna się problem. A jeśli klient jeszcze ma określone wymagania, jakieś specyficzne, no to wtedy jest trudno. Pamiętam jedno takie terarium, które było dosyć sporych rozmiarów, miało 150 cm na 70 bodajże głębokości i 100 cm wysokości. Było robione w stylu naturalnym pod Uromastyx ornata, czyli pod biżogony ozdobne. I terarium było oszklone z 3 stron. A w środku miał aranżację z ponad 300 kg kamieni. Więc to był wyczyn zrobić i zabezpieczyć to tak, żeby było bezpieczne dla zwierzaków. No. A to było twoje największe właśnie, to był twój największy projekt, czy miałeś też większy projekt? To było największe wyzwanie na pewno, ale były też dużo większe teraria. Często się zdarzają teraria długości 2 metrów, nawet 2,50, a wysokość 180, 2 metry, 2,20. Jeśli chodzi o sam największy zbiornik gabarytowo, to było jakieś terarium dla Legwana, które miało 2 metry na 100 centymetrów chyba głębokości i 2 metry wysokości. No takie terarium waży blisko 400 kg, nie? Więc już jest co robić w środku. Jest, tak, masz nawet nie to, bo takie zbiorniki duże ze strukturą robi się dosyć łatwo, nie? I dosyć, no wiadomo, że są czasochłonne, ale nie ma jakiejś wielkiej trudności z nakładaniem następnych warstw i tak dalej. Bardziej pojawia się problem, gdy trzeba je gdzieś przetransportować, wnieść, przestawić i tak dalej. Wtedy bywają takie transporty, które trwają ileś tam godzin, nie? Żeby stanęło w miejscu docelowym. A nawet zdarzało się tak, też w przypadku terarium Dalekwana, że dostarczaliśmy terarium no daleko, tam 300-400 km, no i nie zmieściło się na klatce schodowej. A to było też terarium Dalekwana, bardzo duże, które ważyło też tam około 300 kg. No. Wróciło do nas, klientka dostała nowe. Terarium
już na tą chwilę jest sprzedane, bo było jako dostępne, jest sprzedane też, że mieszka w nim Lekban. No, więc happy end był, ale no niestety stres i dla nas, i dla klientki był ogromny. Wow. A preferujesz, wiemy, że preferujesz naturalne zbiorniki, tak. A jest różnica pomiędzy tworzeniem w terrarium płyty meblowej bądź szklanym? Czy preferujesz zbiornik bardziej na przykład? Jest różnica i to duża. My zdecydowanie stawiamy na płytę, bo w płycie można wykonać właśnie takie wielkie gabaryty bezproblemowo. No ze szkłem jest dużo więcej zabawy. Jeśli chodzi o taki gabaryt, przede wszystkim przez wagę, no, że to jest delikatne, łatwo zbić i tak dalej. Ale no, jeśli chodzi o zbiorniki w stylu tropikalnym, aranżacja tropikalna dla gekonów orzęsionych czy innych jaszczurek, które lubią wysoką wilgotność, no to zdecydowanie szkło. Płytę obojętnie jak się zabezpieczy, to po jakimś czasie później, tak. Gdzieś coś może zacząć przeciekać, puchnieć i tak dalej. Nie? Więc na pewno wszystkim klientom dla zbiorników tropikalnych proponujemy w pierwszej kolejności szkło, bo jest o wiele łatwiej z tym. Jest jakieś terrarium, którego byś nie wykonał, byś się nie podjął takiego terrarium? Może nie tyle samo terrarium, jakiego bym nie zrobił, tylko bardziej chodzi o miejsce. Bo często dostajemy zapytania, czy zrobimy jakieś terrarium bezpośrednio u klienta w domu. Jakieś duże właśnie, duża ściana, zabudowa jakiejś wnęki, czy coś takiego. No fajnie, oczywiście takie terrarium na pewno by robiło wrażenie, ale jednak no nie pojedziemy gdzieś na drugi koniec Polski, żeby poświęcić na przykład dziennie 2-3 godziny na budowanie jednego terrarium, a pozostały czas będzie, że tak powiem, zmarnowany. Więc niestety takie zapytania odrzucamy, no nie realizujemy takich terrariów budowanych u klienta w domu. Tylko tutaj na miejscu? Tak, u siebie w warsztacie, u siebie w pracowni budujemy, a później można to ewentualnie dostarczyć, przewieźć i tak dalej. Nie? A na miejscu no to się wiąże z wieloma problemami. Tak. A jaki masz dalszy pomysł na tą wystawę? Chcesz ją już powiększyć, uatrakcyjnić jeszcze? Jeśli chodzi o wystawę, tak, to ten rok był pierwszy, to były w zasadzie pełne 2 miesiące, bo to jest wystawa sezonowa. Dzisiaj jest ostatni dzień, jak tutaj są zwierzaki, bo wszystko wraca do nas na hodowlę. Więc w przyszłym roku tak, na pewno uda nam się wystartować wcześniej. W tym roku mieliśmy otwarte od lipca, a w przyszłym sezonie prawdopodobnie już od maja będzie otwarte. Czy będzie uatrakcyjniona? Na pewno tak. Wiemy, że jest zainteresowanie. Bardzo dużo ludzi nas odwiedziło. Dokładnie nie liczyliśmy, ale to było ponad na pewno 4000. Więc trochę ludzi się przewinęło. W 2 miesiące. Tak, dokładnie. A wrzesień był takim miesiącem, gdzie można było po prostu przyjechać grupą zorganizowaną. Czyli odwiedzały nas przedszkola, szkoły. Też bardzo duże ilości dzieciaków, no, dla których zwierzaki egzotyczne, gady, no to jest niebywała atrakcja i zawsze reagowały z uśmiechem. Więc na pewno też będzie kilka nowych gatunków, żeby coś się na wystawie zmieniało, było coś ciekawego do oglądania. Czy będzie powiększona? No tylko bardziej miejscowo nie, ale jeśli chodzi o ilość gatunków, to na pewno będzie więcej. Co cię drażni w polskiej terrarystyce? Przede wszystkim złe dobieranie terrariów pod konkretny gatunek. Często jest tak, chociażby na giełdach, na targach przychodzą klienci do nas po terrarium. Mają już zwierzaka kupionego, mają go w pudełku. Przykładowo najbardziej popularna gama brodata. Jaszczurka, jak jest młoda, to jest bardzo mała. No i informujemy, pokazujemy, jakie terrarium trzeba dla niej zakupić. No i nagle jest wielki wow, jak to możliwe? Przecież ona jest taka mała, to ona powinna trafić do małego terrarium. No ale no, to nie jest prawda, bo agamy rosną szybko. Po roku praktycznie są dorosłymi jaszczurkami o odpowiedniej wielkości, więc mogą bez problemu trafiać do zbiorników docelowych. Rozwiązanie dla wszystkich lepsze, przede wszystkim dla zwierzaków. Trzyma się w warunkach odpowiednich. No także ich rozwój przebiega szybko i bezboleśnie, można powiedzieć, nie? No bo nie ma dodatkowych zbiorników i to się... No dokładnie tak, aklimatyzacje przychodzą raz, nie muszą dwa. No albo też popularne gekony lamparcie, które często też są kupione, a później się myśli o tym, jak terrarium powinno wyglądać. No to największe, że przede wszystkim, jeśli chcemy mieć zwierzaka egzotycznego, to najpierw stawiamy na wiedzę, na informacje, jakie zapewnić mu warunki,
a dopiero później można myśleć o zakupie, kontaktować się z hodowcami. Nie chcę powiedzieć, że unikać sklepów, jeśli tak, to zoologów, w których wiedzy po prostu ludzie nie mają. Przed pójściem do takiego sklepu najlepiej już zaczerpnąć jakąś podstawową informację, żeby, bo przy rozmowie ze sprzedawcą to wiemy, czy on się zna, czy się nie zna. Nie? Więc przede wszystkim stawiamy na edukację i na to, żeby zapewnić odpowiednie warunki dla zwierzaków. No mnie sieciówki właśnie, nie? Najbardziej. No niestety tak, nie? A coraz więcej sieciówek też wchodzi w gady i pojawiają się problemy, chociaż w przestrzeni ostatnich tam 3-4 lat widać, że jest poprawa, że przychodzą do nas klienci tacy, którzy na przykład już mówią, że od roku myślą o jakimś konkretnym gatunku, już wiedzą wszystko, sami czasami nas zaskakują swoją wiedzą i wiedzą dokładnie, jakie na przykład chcą terrarium, jak terrarium ma wyglądać i takie coś się chwali. Nie? Więc nie róbmy na przykład, co mnie drażni właśnie. Drażni mnie to, że jeśli ludzie kupują zwierzaki egzotyczne pod wpływem impulsu, to na pewno, nie? Że to jest fajne, można się pokazać. Można pokazać znajomym, a mam coś takiego fajnego, a później się okazuje, a jednak za dużo czasu trzeba temu poświęcić, czegoś nie wiedziałem, a mogłem wiedzieć, a to się okazało coś innego, no i właśnie to, brak wiedzy najbardziej drażni. Jakieś słowo na koniec? No to chyba będę kontynuował, że popularyzacja terrarystyki niech będzie, niech się odbywa. Fajnie, jak ludzie interesują się czymś innym niż pieski i kotki. To jest super, no ale stawiajmy na wiedzę. Nie? Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest najważniejsze, nie? Że to nie są zwierzaki, które żyją u nas w naturze. Trzeba im zapewnić odpowiednie warunki, no żeby one się dobrze rozwijały i żyły długo. No. Tak. To wszystko. Dołączę. Dziękuję bardzo. Dzięki. A jeżeli Ty posiadasz ciekawą hodowlę, którą chciałbyś się pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. W opisie będzie link do mojego Facebooka i Instagrama, przez który możesz się ze mną komunikować. Jeżeli materiał się spodobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, a jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Wiecie na Hodowlę. Pozdrawiam.